Panie Grzegorzu, proszę mi powiedzieć, ile to sprzątanie skoczni jeszcze będzie trwało? Wie pan co, no ciepło, strasznie ciepło. Długo jeszcze, bo mamy problem z śniegiem. Nasypało, co nie chcieliśmy. Długo jeszcze. A spodziewaliście się tych opadów po dzisiejszej nocy? Bo wczoraj były inne plany co do treningów. No spodziewaliśmy, nie spodziewaliśmy się. No jest problem teraz. Rozumiem, że dzisiaj jeden trening, czy dwa zdążymy zrobić? Postaramy się dwa, ale wszystko zobaczymy, jak to pójdzie teraz. Dyrektor tam walczy. Przy czerwonej linii, że to wszystko poszło. Michał doleżał, poszedł się przebrać, rękawiczki będą starać jechać z góry i to wszystko ściągnąć. Rozumiem, że ten śnieg cały ze skoku, jak również z odjazdu, musi być uprzątnięty. Nic, a nic śniegu. Może nie cały. Chodzi o to, żeby po prostu nie podbiło nartę, żeby zawodnik się nie wywrócił, bo od razu może dostać kontuzję, która w tym momencie na ten okres nie jest nam potrzebna. A co z torami lodowymi? Tory są perfekt przygotowane, także tam na górze nie ma problemu. Jest problem tylko z tym śniegiem, z którym staramy się pozbyć. Jasne, a proszę mi powiedzieć, jak zwykle, co staje na wysokości zadania, bo wiemy, że od jakiegoś czasu współpraca układa się wyśmienicie. Tak, tak, możemy tylko chwalić wszystkich. Dzisiaj dzień wolny. Wszyscy zostali wezwani wczoraj o godzinie 22:00, dostali informację, że będziemy skakać rano. Jak widać, wszyscy biorą się do pracy i chcą pomóc, także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że taka współpraca może być z Zakopanem. Panie Grzegorzu, dziękujemy bardzo, powodzenia.